Już możemy tak. To teraz, szanowni państwo, Majalena Molin z galerii w Sudertelie, z takim, myślę, bardzo też ciekawym materiałem filmowym, który powstał w trakcie realizacji Souls Panu. I to jest unikat, bo my tego w Polsce nie mamy. Majalena specjalnie przywiozła go dla nas tutaj, żeby pokazać w galerii Hasiora. Są Majalena. Thank you, Julika. I'm so pleased to be here. It's been fantastic days. I'm not gonna talk so much. We're gonna see the film. It's 19 minutes, so it's not so very long. The story about the film is that Roger Selberg is a filmmaker. When he was 20 years old, he met Eje Högstedt, who then was the director at Södertälje Konsthall. And he said, Roger, you must come and film. And he was like, what? Oh, this is this fantastic sculptor here, sculpturist. And you must come and document it. And Roger was, oh yeah, okay then. And he filmed and he filmed and he filmed. And then he took his tapes and just left them. Didn't do anything with them for 50 years. But now, he has finally edited the film. So this is the second time we show this. Oh. So it's very new. Mm-hmm. And you saw the premiere? Yes. Yes, it was fantastic. Incredible. Yes. So the film is about, it's an interview with Hasiora in Södertälje. And the setting is that he's actually at the historical museum in Södertälje. But you're not going to see anything about that. It's just a talk between the director, and the director speaks in French, and Vladislav, he answers in Polish. So, enjoy. Enjoy it. Vladislav, pourquoi es-tu un artiste? Pourquoi tu fais sculpture? Pourquoi tu as commencé avec des choses comme ça, si difficiles, si compliquées? Non, tak.
Zdaję sobie sprawę, że nie jest to łatwy zawód. Niemniej jednak przynosi ogromnie dużo radości, gdy się go uprawia rzetelnie, uczciwie. Ale sam zawód nie jest tak trudny, jak trudny jest odpowiadanie, usprawiedliwianie się, dlaczego uprawia się ten zawód, dlaczego tworzy się, to jest wielkie słowo. Gdy poszedłem do szkoły artystycznej, wcale nie wiedziałem, nie wyobrażałem sobie rodzaju przeżyć, trudności i radości związanych z tym zawodem. Potem przepadło, wciągnęło mnie to i zacząłem być na serio odpowiedzialnym artystą za swoją pracę. Ale przecież to nie jest pełna szkoła. To nie jest wszystko. I ogromnie dużo zawdzięczam możliwości obserwowania tego, co się dzieje między ludźmi, czym ludzie żyją. Wydaje mi się, że emocjonuje mnie strona moralna, i to chcę odzwierciedlać, i być może dlatego świadomie, programowo rezygnuję z hura nowoczesnych przedsięwzięć. Nie chcę być nowoczesnym, modernistycznym za każdą cenę, bo to jest tęsknota bardzo prowincjonalna. Uważam, że dobrze spełnię swój zawód, mówiąc prawdę o emocjach międzyludzkich. Pourquoi tu as fait pour ce atelier sculpture avec des chevaux? Quand j'ai vu ton esquisse, tu as fait des figures sacrales, des figures avec des hommes et comme ça, mais quand tu as étudié ce atelier, tu as changé tous et maintenant tu as fait une sculpture monumentale très intéressante avec des chevaux poétiques, avec des chevaux fantastiques, classiques, si tu veux. Pourquoi? Pytanie jest i trudne, i bardzo intrygujące. Nie wiem, czy w pełni odpowiem na problem, ale wydaje mi się, że zmieniając tym razem moją rzeźbiarską wypowiedź z figur ludzkich na kształt rzeźby przedstawiającej konie, nie zmieniam humanistycznego problemu, że ten problem pozostaje w dalszym ciągu. Humanistyczny, przedstawiając jakiś temat przy pomocy figur ludzkich, czy przy pomocy koni, kształtu koni, można również powiedzieć sprawę ludzką. I o to mi chodziło. Uważam, że konie są zjawiskiem wśród ludzi tak pięknym i tak interesującym, że warto im poświęcić uwagi. I śmiem twierdzić, że to jest jedyny kształt,
jedyna żywa istota, jaką się udało Panu Bogu stworzyć. Potem są kobiety, a dopiero na trzecim miejscu my, mężczyźni. Dlatego przepraszam, że właśnie wziąłem się za realizację koni, gdyż konie niosą w sobie ogromny ładunek poetycki, są metaforą tego, tych dumnych i tęsknych treści, których człowiek sam nie może z siebie wyeksponować. Posługuje się właśnie koniem jako, a zwłaszcza koniem skrzydlatym, który jest metaforą poetycką, tworzeniem bardzo rwącym się z głębin ziemi do słońca. Ma w sobie ogromnie dużo energii, nadziei, tęsknoty otwartej ku przyszłości. Te konie właśnie w Södertälje chciałem, by prezentowały właśnie te treści. Dlatego moja idea jest taka, że w całości kompozycji, której w tej chwili nam się nie udało zamknąć, żeby zrealizować obraz rozłożony na przestrzeni tej górki, wyobrażający, że te konie nie biegną po górce, po tym wzgórzu, tylko się wyrywają z wnętrza tego górza. Że one są rodem z tej ziemi. Że to są konie szwedzkie, które bardzo bym się cieszył, żeby prezentowały te dumne treści, jakie ma w sobie, w swojej głębi ziemia szwedzka. Des livres sur l'art international. On dit que tu es sculpteur et on croit que tu fais des sculptures traditionnelles. Mais ici à Södertälje, tu as fait une exhibition pas avec des sculptures traditionnelles, pas avec des sculptures classique traditionnel, tu as fait une exhibition avec des assemblages, avec des standards. Pourquoi tu as fait ça? Ja jestem rzeźbiarzem od czasu do czasu. Nie można być zawsze bez przerwy. Sztuka rzeźbienia jest bardzo trudną. Tytuł rzeźbiarza nadano mi z powodów mechanizmów administracyjnych. Czy ja jestem rzeźbiarzem? Nie byłbym tak szybki to potwierdzić. To dopiero można stwierdzić po obejrzeniu następnej rzeźby. Ale a propos wystawy, którą miałem przyjemność urządzić w pańskiej Kunsthalle, tam były eksponaty, w których również starałem się zrealizować instynkt plastyki rzeźbiarskiej. W każdym tym eksponacie, czy on ma bardziej cechy obrazu, czy sztandaru,
czy jakiegokolwiek innego obiektu stojącego w wolnej przestrzeni, wszędzie tam występują te aspekty wartości formalnych, jakie w klasycznej rzeźbie obowiązują. Natomiast cała różnica polega na tym, że ja, będąc rzeźbiarzem rzekomo, nie realizuję swoich koncepcji w jednorodnym materiale, tylko biorę każdy dostępny mi materiał, przestrzegając w sposób klasyczny, tradycyjny walorów kompozycji rzeźbiarskiej, jej sugestywności przestrzennej i sugestywności tematycznej. To jest cała różnica. Po prostu prawdopodobnie mam tą znajomość, że znam charakter formy, rodzaj, czuję to w ręce, że to istnieje bardzo konkretnie. I każdy materiał, który rzuca cień, jest materiałem możliwym do doświadczeń rzeźbiarskich. Tym, że nie powinien hypnotyzować materiał w danej kompozycji, dlatego że jest użyty po raz pierwszy, tylko siła przekazu ekspresji. Nie jest walorem rzeźby to, że ona jest zrobiona z pleksji, a inna jest zrobiona z drzewa i dlatego jest tradycyjną, to nie jest prawdą. Rzeźba z drzewa czy z kamienia może być bardziej nowoczesną od rzeźby zrealizowanej w materiale najbardziej nowym, modnym plastiku. I mnie to właśnie w tej chwili wcale nie emocjonuje, z jakiego materiału ja robię, bo w dalszym ciągu pozostaje mi troska do rozwiązania, że to, co zrobię, musi mieć ogromną ekspresję, zaintrygować ludzi i poruszyć ich wartością właśnie ekspresyjną, a nie wartością materiału, z jakiego została zrobiona ta rzeźba. Dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że kształt tych koni może dla tutejszej publiczności być zaskakującą formą rzeźbiarską, ale ucieszyłbym się bardzo, gdyby przyjęto jako oczywistą prawdę, że wcale mi nie chodziło o zrealizowanie rzeźby kosmetycznie pięknej, po to, by dekorować jeden z parków Sodarteile. Chodziło mi o rzeźbę prawdziwą, wyrażającą, może w sposób nieco brutalny, intencję poetycką. W końcu wierzę, że zdarzają się wśród ludzi bardzo często wypadki, że to, co się narodzi w pierwszej chwili, wcale nie jest po prostu śliczne. W to, co się narodziło, na przykład w nowego człowieka, wkładamy ogromnie dużo nadziei i darujemy mu obślizgłą,
danym momencie, w tym momencie brzydotę, bo z tego coś wyrośnie. Coś, w co wierzymy, wartościowego. I te konie właśnie w tej chwili, jeśli mają symbolizować te ukryte pod ziemią walory poezji ziemi szwedzkiej, skoro się wyrywają z ziemi, nie mogą mieć połysku, bliku przedmiotów technicznego, galanteryjnego pochodzenia. To są konie poetyckie, prawdziwe, nie po to, by kokietować publiczność. Publiczność je może zaakceptować albo nie. One będą prawdziwe i zawsze będą płonąć swoją prawdą. Przerwą zapraszamy jako ostatnią i w tej części, tak, bo spotykamy się jeszcze o 18:00 z młodzieżą i z Hubertem Czerepokiem, żeby zobaczyć. I to będzie swego rodzaju klamra, bo Kasia też mówiła o sposobie uczenia Hasiora uczniów. Hubert korzystał ze sposobu uczenia Hasiora, więc to będzie taka klamra. A tymczasem pani profesor Magdalena Zowczak. Zapraszamy. Proszę Państwa, właściwie po tym filmie to ja powinnam zamilknąć. Na tym powinno się skończyć, bo dziękuję bardzo. Jestem pod wrażeniem niezwykłym precyzji języka metaforycznego, ale właśnie takiego bogatego i w sposób bezpośredni komunikującego bardzo głębokie sprawy. Także jestem w szoku. Zostałam przymuszona przez panią profesor Pakowską do przyjazdu. Ja nie jestem żadną kasiorolożką, więc w ogóle moja obecność tutaj jest, no, jest przedmiotem mojej wielkiej tremy. Postaram się jako etnografka spróbować zlokalizować pewne cechy twórczości Hasiora w kontekście po pierwsze tego, co rozumiemy przez sztukę ludową w tej chwili, a po drugie miejsca jego twórczości w obecnej naszej kulturze. Znaczenia tej twórczości dla jej stanu. Tytuł wymyśliła też pani profesor Markowska. Za chwilę dojdziemy do tego, ale ja najpierw muszę właśnie parę innych rzeczy powiedzieć. Nie chcę działać. Naciskam i nic. Proszę bardzo. Może znowu bateria? Nie, to są dobre sinki. Jak już się przesunęło, tu się... Nie. To może będziesz pykać? Tak, zaraz. Będę zrobić, żeby wygodniej.
Byłoby mi wygodniej. Tak. Nie, o, już jest. Dobrze. Poproszę. U nas był... Dobrze. Więc przygotowując się do zadania, które zadała mi profesor Markowska, sięgnęłam do książki świetnej mojej koleżanki wieloletniej z Instytutu Etnologii. Teraz już wprawdzie u nas nie pracuje. Ewy Klekot. Ta książka kilkakrotnie była tutaj wspominana. Kłopoty ze sztuką ludową. No i Gust ideologii nowoczesność. W zeszłym roku się ukazała, już parę razy Państwo wspominali o tej książce. No i poszukałam Hasiora w indeksie. Znalazłam trzy takie miejsca, w których pojawia się jego nazwisko. I otóż jak się pojawia. Twórczość Hasiora zostaje przedstawiona jako przykład braku zainteresowania współczesną sztuką ludową. I tutaj występuje właśnie w towarzystwie artystów, o Beresiu też już była mowa, tych artystów, którzy poszukiwali inspiracji ludowości konstruowanej jako pierwotność, Stanisław Kulon, Jerzy Bereś, czy też w wiejskiej i prowincjonalnej ikonosferze PRL, Władysław Hasior. I dalej jeszcze w dwóch miejscach jest wymienione jego nazwisko. W kontekście wystaw w Warszawskim Muzeum, Państwowym Muzeum Etnograficznym, w sztuce, wystawie poświęconej sztuce ludowej 30-lecia PRL z 75 roku. I to był scenariusz Aleksandra Jackowskiego. Ewa Klekot komentuje ten scenariusz jako, pisze o nim, że sztuka ludowa została potraktowana jako zjawisko ahistoryczne, zindywidualizowana działalność twórcza artystycznych osobowości. I druga wystawa, Kultura ludowa, kultura narodowa w Zachęcie w 1978 roku, według założeń Aleksandra Wałachowskiego, scenografia na Kosińskiego, kolekcja o niejasnych związkach z ludowością. Też cytat z książki mojej koleżanki. No więc jak to jest z tą sztuką ludową, skoro tutaj cytuję fragmenty za tekstem pani Jolity Dębowskiej. Wszystkie wielkie zjawiska artystyczne, cima była sakralna sztuka ludowa, stare zegary, zbroje, żelba, to źródła, z których kradnę wszystko, co może wzbogacić moją pracę. Tak by z kolei moje prace miały wartość szczerego, intymnego listu miłosnego. To cudowne jest określenie. Najtrwalsze ma być samo wrażenie z odczytania, a nie ich moc fizyczna. No i czytam też dalej w artykule pani Julity, że Hasior podkreślał swoje sądeckie pochodzenie, fascynację sztuką ludową i tutaj jest odwołanie do filmu z 1964 roku, gdzie podkreślał, że właśnie sztuka ludowa nauczyła go najwięcej. Znowu nie chcę. Tak. A nie, bo tutaj jest taki, przycisnie się go. Ale ja go nie przycisnęłam. Jak on, jest. Tego, bo to się tłumaczy. Nie, ja wiem. O, już, udało się. Przedmiotem, tematem, problematyką książki Ewy Klekot nie jest sztuka ludowa jako tak, chyba że pośrednio. W gruncie rzeczy ona się interesuje dyskursem o sztuce ludowej, czyli jak elity, inteligencja postrzegały sztukę ludową od XIX wieku do czasów niedawnych, powiedzmy. I jest to tak, że kiedy to jest taka prawda, banał, można powiedzieć, w antropologii, że kiedy przedstawiamy innych, jednocześnie portretujemy siebie. To zresztą zauważyliśmy pewnie wczoraj, dziś, kiedy Państwo mówią o Hasiorze, to każdy wybiera jakiś inny sposób
jego przedstawienia, co pozwala też scharakteryzować no, nas jako autorów tych portretów. No więc sztuka ludowa funkcjonowała jako swoisty portret arebur elit i inteligencji, czyli w dużej mierze służyła właśnie dyskursowi, który w naszych warunkach obecnie jest postrzegany jako kolonialny. I generalnie książka Ewy Klekot mieści się w nurcie dekolonizacji. Cały szereg książek dotyczących postrzegania historii Polski z perspektywy chłopskiej, które się ostatnio ukazały, to właśnie jest reprezentacja tego procesu dekolonizacji w naszej kulturze. Zatem nie chodzi o tę ludowość w dyskursie, ale o sztukę, która była i jest tworzona dla siebie i dla swojego otoczenia, co zauważył już Aleksander Jackowski, który pisał o dwóch duszach twórcy ludowego, producenta sztuki ludowej dla masowego odbiorcy, a realistycznej na użytek swój i swojego środowiska. Świadectwa tego rozdwojenia śledzi Ewa Klekot już od ubiegłego wieku, ale szczególnie w 20 latach, naszego wieku, z 20 lat podaje takie bardzo ciekawe przykłady, między innymi jeśli chodzi o tkaniny włosnowowe, mit tkanin włosnowowych. Może nie będę się zanadto tutaj zatrzymywać nad tym. W każdym razie chodzi tutaj o dwa rodzaje estetyki. Właśnie ludowość estetyki według gustu inteligenta, wymuszonego nie bez symbolicznej przemocy, i estetyki według własnych odmiennych preferencji, jak ten przysłowiowy jeleń na rykowisku. Przy czym szczególnie wyraziście ta dwoistość się zarysowała w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, gdzie ludowość w warunkach właśnie tego państwowego mecenasa była zinstrumentalizowana i wbudowana w dyskurs propagandowy. No i wiadomo było, że status twórcy ludowego daje realne profity. Ewa Klekot była takie określenie samofolkloryzacji, czyli tworzenia na ludowo przez twórców o statusie ludowym, w przeciwieństwie do tego, co robili dla siebie, na boku, dla swojego otoczenia. Dwie estetyki i w związku z tym właśnie te dwie dusze twórcy ludowego. No jest to, poza tym, że jest trochę podobne do prac celnika Rousseau, może to jednak jest to też podobne do jeleni na rykowisku, na makatkach, które były przedmiotem krytyki, no takiego, określane jako szczyt bez guścia, powiedzmy sobie. No a zgodnie z ideą Hasiora, obiekt jest miejscem, w którym spotykają się wyobraźnia twórcy i odbiorcy, więc cały szereg metaforycznych motywów tutaj właśnie jest żywcem wyjętych niejako z tych makatek. Ani biedna, jest, dobrze. Sakrum, właśnie sztuka, ta religijna sztuka, tam w tym komentarzu Ewy Klekot, nie, w komentarzu Hasiora samego pojawiła się religijna sztuka, no bo to właśnie religijna sztuka w gruncie rzeczy dominowała w tej tradycyjnej sztuce ludowej, ale
kontynuując jeszcze poprzedni wątek, w wiejskiej, prowincjonalnej ikonosferze PRL-u w latach 70., 80., kiedy ja prowadziłam badania terenowe, właśnie ta ikonosfera, tę ikonosferę tworzyły w szarej, no i takiej nieciekawej przestrzeni, można powiedzieć, szczególnie z okazji świąt religijnych, dekoracje okien i balkonów, które były konstruowane właśnie z tych elementów, powiedzmy, sztuki sakralnej, ale były to obrazki dewocyjne łączone z ozdobami choinkowymi, watą, no i wśród tych ozdób ciągnęły procesje z feretronami. Myśmy obserwowali w Czerwińsku nad Wisłą tak zwane uroczystości nawiedzenia, gdzie one polegały na tym, że kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jeździła po całej Polsce i ludzie się do tego przygotowywali, jak do wizyty jakiejś wyjątkowej osoby. Kobiety miesiącami szyły proporczyki, takie z aplikacjami, każdy to było takie, można powiedzieć, specjalne dzieło sztuki na własny użytek. Całe setki tych proporczyków były zawieszane po obu stronach drogi, którą miała przybyć osoba w orszaku. I właśnie w takim szarym pejzażu te kolorowe proporczyki to jest też taki element, który wydaje mi się, że no, mnie się kojarzy właśnie pod wieloma względami z rozmaitymi praktykami stosowanymi przez Kasiora. Ale to myślę tutaj tylko o... to jest... coś mi umknęło, przepraszam, bo... ojej, nie, 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 nie. Może mi pani pomóc? Tak, jeszcze raz lecimy. Tak, tak, tak. O, to mi pomknęło. No bo zaczęłam już o tym mówić, że właśnie ekspresja religijna jest właściwa sztuce ludowej, albo ekspresja religijna, albo też odwoływanie się do symboli religijnych, co oczywiście nie jest tym samym, ale jest to ten język symboliczny, który jest zakorzeniony w kulturze, który jest blisko, więc do niego się sięga, żeby wyrazić również to, co jest niekoniecznie religijne, a na pewno niekanonicznie religijne. Więc ten rodzaj sztuki był oczywiście w PRL-u, zwłaszcza we wczesnych latach, kompletnie na indeksie. I kiedy jakiś twórca ludowy chciał przedstawić na przykład na wystawie oficjalnej rzeźbę przedstawiającą Boże Narodzenie, to podpisywano to uboga chłopska rodzina na przykład, bo coś w tym rodzaju, zmieniając kompletnie sens przedstawienia. No bo to było religianstwo, które było przez długi czas tępione. No więc twórczość takich samorodnych rzeźbiarzy jak Leon Kudła, jak Józef Lurka, jak Roman Śledź, który jeszcze żyje i tworzy, chociaż już nie tak jak kiedyś, cieszyła się owszem zainteresowaniem zachodnich kolekcjonerów i w tej chwili bardzo wiele prac właśnie tych rzeźbiarzy samorodnych tam się znajduje. Natomiast u nas jest tego niewiele. No i oczywiście nie cieszyła się też zainteresowaniem w bezpośrednim otoczeniu tych twórców. Zatem no, Hasior, jak mi się zdaje, inspirował się właśnie ludowością, jako, jak to określał, sztuką plebejską, która była zakorzeniona w sakrum zarówno dawniej, jak i w latach 60. i 70. Mogę prosić następne? O, nie, jeszcze. O, dobra. To jest tylko przykład
rzeźby właśnie Józefa Lurki, mojej ulubionej, o niesamowitej ekspresji. Właściwie patrząc na nią, zrozumiałam, czym jest ruch w rzeźbie, dynamika rzeźby. Poproszę następne. Tak, i teraz parę słów na temat technik, ale te techniki, o których ja mówię, dotyczą może nie tyle twórczości artystycznej, co konstruowania przez nas naszych tożsamości w przymierz. To są, bricolage oczywiście jest terminem znanym, ale ja bym chciała przypomnieć, że bricolage jest to straszne, prześladuje. Bardzo jest nieprzyjemne siebie usłyszeć. Więc chciałabym tylko przypomnieć, że to, ten termin wprowadził Claude Lévi-Strauss w odniesieniu do konstruowania mitu, do myśli mitycznej, która według niego funkcjonuje jak majster klepka, no bo bricolage to jest ten majster klepka, czyli to, co jest pod ręką, używa się w różnych funkcjach, na różne sposoby, raz jako narzędzie, raz jako tworzywo. I my, szczerze mówiąc, robimy to samo, konstruując nasze zdroworozsądkowe koncepcje tego, jak się rzeczy mają. Common sense, czyli przedmiot, współczesny przedmiot analiz antropologicznych. Common sense pewnych schematów myślowych, takich archaicznych symboli, w których znaczenie nie wnikamy, jesteśmy ich na co dzień nieświadomi. Ale to nie wystarczy, bo jest jeszcze ten perukarz Michela Desertot. Perukarz, czyli taka subwersywna praktyka robotników, pracowników przedmiotów, zakładów zindustrializowanych, którzy wykorzystują czas pracy, tworzywo, maszyny, po to, żeby zrobić coś swojego dla swojej przyjemności. Czyli jest to rodzaj oszustwa, tak jak oszustwem jest peruka, co jest taka etymologia trochę fantazyjna, no ale tak to jest tłumaczone i to ten perukarz funkcjonuje w języku francuskim, zwłaszcza w dyskursie dekolonizacyjnym, bo on jest uważany, to korzystanie z, wykorzystywanie w pewnym sensie tego, co daje pracodawca dla siebie, dla swojej przyjemności na swój sposób, uważa się, że ma wielki potencjał społeczny i taki właśnie wywrotowy. Więc to jest też, Michel Desertot odwoływał się też do takiej terminologii wojskowej, twierdząc, że to jest tak jak taktyki przeciw strategii. Strategia to jest coś, co jest związane z władzą, która ma wszelkie środki działania. Natomiast taktyki to jest sposób, w jaki obywatele wykorzystują te środki po swojemu, na swój sposób. Właśnie na sposób taki subwersywny. Więc to są też techniki, które służą współczesnym konstrukcjom tożsamościowym, narracjom autobiograficznym i myślę, że w naszym świecie, który jest światem wyboru, bośmy przeszli z tego świata losu do świata wyboru, w czasach Kasiora to był jeszcze w dużej mierze świat losu, ale on był wizjonerem i przewidział pewne, można powiedzieć, korzystał z tych technik, zanim przeciętnemu obywatelowi PRL-u się to w ogóle zaczęło śnić. Czyli perukarz. Razem z brikolażem, to znaczy jakby połączenia tych dwóch sposobów działania. Tak, to jest przykład perukarzu.
świecznik z blachy stalowej, wykonany w fabryce Renault. To nie jest tak, że każdy pracodawca jest przeciwny temu. Niektórzy przymykają oczy. To nie jest traktowane jak coś nielegalnego. Natomiast zauważyłam perukarz, tylko nie wiedziałam, że można to tak nazwać. Kiedyś, jak mieszkałam w czasie badań terenowych w wiosce Haczów i tam niedaleko były zakłady wytwórnia szkła, no i mieszkałam w domu właśnie pracownika tej wytwórni i on przynosił z pracy różne takie dziwne gadżety, które robili z kolegami właśnie w czasie pracy dla swojej przyjemności. Dostałam ryby. Dostałam papierniczkę łabądka. Łabądek miał czerwony, był zabarwiony na biało-czerwono. Tak. No więc, tak, dobrze. To już może, czy to jest na pewno, może pani jeszcze cofnąć chyba? Tak, teraz będzie czulszy język. Czulszy język Władysława Hasiora, bo tutaj to jest taki trop Charlesa Taylora. To jest określenie filozofa kanadyjskiego Charlesa Taylora, który jest znany jako autor wielkiej filozoficznej monografii na temat współczesnej podmiotowości, której korzenie sięgają epoki romantyzmu. Więc Taylor, obserwując zmiany, które dokonują się w naszej kulturze, czyli indywidualizację, subiektywizację, to, że właśnie nie ma wyboru, musimy wybierać właściwie każdego dnia i w każdym drobiazgu, konstruując swoją tożsamość jako w pewnym procesie, zauważył, że dawne sposoby narracji po prostu nie przemawiają tak jak kiedyś do ludzi, ponieważ są, no, były konstruowane w kontekście tego społeczeństwa losu. Tymczasem my jesteśmy w dużej mierze pozbawieni tej wspólnej pamięci, wspólnoty pamięci. Powstają substytucyjne pamięci, mamy wielość pamięci, natomiast trudno się odwoływać w tej chwili do jednej pamięci. W związku z tym potrzebne są też czulsze języki, czyli no, to jest właśnie określenie Szeleja, co tutaj Szelej tutaj już się pojawiał, więc być może to jest też trop jakiś ku romantyzmowi, czy ten Mary Shelley i pomysłowi Frankensteina. W każdym razie ten czulszy język wskazuje na zdolność poezji do wyrażania i stwarzania czegoś, co wcześniej nie istniało. I w przypadku Hasiora to by oznaczało łączenie elementów kultury religijnej z wątkami klasycznych mitów. I jest to język apokryficzny, wieloznaczny, prowokujący nowe doświadczenia, w którym się przenika sakrum i profanum i w tych strukturach języka wytwarzają się nowe metafizyczne sensy, które sakralizują naszą codzienność. Podkradłam z kolejnej publikacji Hanny Ireny Osiadła Sakrum Sztuce Hasiora. Taką jej konstatację, bo życie staje się sugerować Hasior, składa się z powszechnych wniebowzięć i zwiastowań. Poproszę następny. No, chleb polski, o którym tutaj już była dopiero co mowa, gdzie to ukośne krwawiące nacięcie po lewej stronie bochenka zostało przeniesione z ikonografii ukrzyżowania na zwykły, lekko popękany chleb baltonowski, nie wiem, czy wtedy się tak nazywał. Poproszę następne. Zwiastowanie. I tutaj właśnie zanim przeczytałam tytuł, widziałam, spojrzałam na to z daleka i najpierw mi się wydawało, że to jest szopka bożonarodzeniowa z pasterzami i trzema królami, po czym spojrzałam dokładniej
Ale to tak jest z tymi pracami, znaczy, że w miarę zagłębiania się właśnie w szczegóły kompozycji tych pejzaży metafizycznych, zmienia się interpretacja, zmienia się percepcja, zmienia się interpretacja i są wywoływane właśnie takie kolejne skojarzenia, które wypierają te wcześniejsze. Więc to, co tu widzimy, to jest oczywiście, to się nazywa Psyche i pierwszy pocałunek Kupidyna, jest znana ta rzeźba. Ale oni są uwięzieni w klatce. W pierwszym momencie to, co widziałam jako stajenkę, okazuje się jakimś rodzajem kaplicy z gotyckim sklepieniem. Baranek ofiarny płonie w czerwonej trawie. Te ptaki, które w pierwszym momencie myślałam, że to gwiazda betlejemska, a potem okazuje się, że to są jakieś o metalicznym połysku ptaki, które też wyglądają jak pocisk, co ma zaraz uderzyć w tę kapliczkę i tak dalej. No nie będę tutaj już zajmować Państwu czasu, bo właśnie w miarę pojawiania się tych nowych znaczeń zostają naruszone schematy zdroworozsądkowych konstrukcji widza i jego tak zwane bezpieczeństwo ontologiczne, to jest określenie Widensa. To bezpieczeństwo ontologiczne polega na tym, że na co dzień nie zastanawiamy się nad problemami egzystencjalnymi, bo gdyby to, i dzięki temu możemy normalnie funkcjonować oczywiście. Natomiast prace Hasiora mają to do siebie, że naruszają to nasze poczucie bezpieczeństwa. No i następnie wskutek, czy dzięki destrukcji tych zbanalizowanych znaczeń, otwarte dzieło Hasiora otwiera źródła naszej nieświadomości i naszych emocji, czyli chaosu i trwogi, ale też potencjalne źródła sensu. Również zarówno różnorodność tych obiektów wykorzystywanych w asamblażach, czy też, no jak tutaj padło to określenie, to ono mi się spodobało, proszę cię, ja to mam. Jak pan to nazwał? Tyle? Obrazy. Montaże obrazopodobne, właśnie. Być może to jest lepsza rzeczywiście nazwa niż asamblaże. W każdym razie różnorodność tych obiektów i ich faktur odgrywa kluczową rolę w powiązaniu ze sobą, w tym apokryficznym otwieraniu nieświadomości, ucieleśnienia popularnych fantazmatów zostają rozdarte, co wymusza przetwarzanie ich i odtwarzanie na nowo i być może wywoła doświadczenie metafizycznej głębi. To wszystko jest oczywiście zaprawione ironią, ale ta ironia jest no, niezbędnym elementem tego rodzaju działania. Poproszę następny. I to na tym już skończę, to znaczy to są moje domniemania, które wczoraj usiłowałam sformułować, dlatego że pewne rzeczy tutaj w tych prezentacjach powtarzały się, ale tutaj sygnalizuję tylko te, które współbrzmią z moim doświadczeniem. Więc dlaczego rośnie popularność twórczości Hasiora? Bo wiąże się ze swobodnym, subwersywnym właśnie korzystaniem z języka symboli, który wywodzi się z kultury religijnej, ale ją dekonstruuje i to skutecznie dekonstruuje jej schematy, być może uwalniając nową duchowość. A ten czulszy, apokryficzny język prac Hasiora odpowiada narastającemu buntowi wobec, to z kolei z któregoś wczorajszego referatu ściągnęłam, wobec masochizmu sztuki tragicznej, pomnikowej, przez którą w dalszym ciągu sobie w obrazach rany rozrywane, jak mówił Hasior, wobec patologii powiązanych ze sobą obumarłych schematów kościelnej religii i chorej pamięci, w
Wczoraj była tutaj mowa o tym pomniku rzezi wołyńskiej, zupełnym koszmarze, ale też jest taka, panuje taka osobliwa gigantomania, którą reprezentuje tak zwany Świebodzineiro, czyli ten Świebodziński. I to jakby jest, no to są cechy właśnie tej tradycji, która wydaje się być martwa, a na pewno jest, no, jest szkodliwa dla naszej tradycji, dla naszej kultury. No i w sumie odpowiada ten czulszy język procesom dekolonizacji. Dziękuję Państwu i... Bardzo, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, jako że oczywiście jesteśmy spóźnieni, jak zwykle, to ja proponuję teraz przerwę obiadową i żebyśmy się tu pojawili z powrotem o godzinie 18, gdyż przyjdą tu młodzi ludzie pokazać swoje efekty prac i bardzo bym chciała, żebyśmy ich też nie zawiedli, bo oni mają straszną tremę, od poniedziałku żyją w stresie, że będą ich oglądać profesorowie, doktorzy, i w ogóle poważne osoby związane ze światem sztuki, więc bardzo proszę o 18 z powrotem, a potem się podsumujemy. 1,5 godziny mamy przerwy.